Ponad 4000 osób bezrobotnych z terenu powiatu żarskiego zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. To najwięcej w województwie, gdzie łączna liczba takich osób wyniosła ponad 10 tysięcy. Mam w ręku raport, informację o stanie i strukturze bezrobocia w województwie lubuskim w czerwcu 2011 roku, a zatem dość aktualny. Z pewną satysfakcją mogę stwierdzić, że powiat żarski dobrze wygląda w tej statystyce, jeśli chodzi o bezrobocie. Co prawda stopa bezrobocia jest wyliczona na 17,6% przy średniej wojewódzkiej 15,3%, ale bezrobotni w powiecie żarskim stanowią około 10% ogólnej liczby bezrobotnych w województwie. I to chyba jest dobry wynik. Cieszy też fakt, że młodzież do 25 roku życia też jest na tym samym poziomie, jeśli chodzi o osoby bezrobotne w powiecie. Natomiast bardzo dobrze wygląda sprawa wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 1/3 właśnie wolnych miejsc pracy jest w powiecie żarskim. W roku 2011 Urząd Pracy w Żarach dysponuje środkami Funduszu Pracy w wysokości nieco ponad 6 milionów. I chociaż jest to kwota, która stanowi 30% ubiegłorocznego limitu, to w ramach tej kwoty również i w tym roku bezrobotni są przywracani do aktywności zawodowej i korzystają z różnych form pomocy. Formą, która cieszy się największą popularnością wśród osób bezrobotnych, są środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Teoretycznie wynika z ustawy, wysokość tej kwoty to jest około 20 tysięcy złotych. No, z uwagi na to, że limit tegoroczny jest dość mocno ograniczony, bezrobotni również w tym roku mogą korzystać z tych środków. Są one troszeczkę niższe niż w latach poprzednich, ale w granicy 14, 12 tysięcy, 10, również taka kwota pomaga rozpocząć działalność gospodarczą. Wśród pracodawców formą, która cieszy się dość dużym zainteresowaniem, są środki na wyposażenie bądź doposażenie stanowisk pracy. 26 osób skorzystało już z tej formy pomocy i przy udziale środków Funduszu Pracy udało się rozpocząć i zarejestrować własną działalność gospodarczą. Wśród pracodawców formą, która cieszy się dość dużym zainteresowaniem, są środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. I już od początku roku 81 takich stanowisk pracy zostało utworzonych w ramach tej formy pomocy. Te osoby bezrobotne, które naprawdę chcą pracować i rzeczywiście poszukują pracy, no mają większe szanse niż gdzie indziej tę pracę uzyskać. I to jest po prostu bardzo dobry prognostyk także i na przyszłość dla tegorocznych absolwentów. Sądzę, że tutaj bardzo duży wpływ na taki stan rzeczy ma dobra praca Powiatowego Urzędu Pracy, aktywność wszystkich pracowników z dyrektorem Tarniowym na czele w poszukiwaniu możliwości rozwiązywania problemu osób bezrobotnych. Urząd Pracy w Żarach korzysta również z innych możliwości ubiegania się o dodatkowe środki i taką możliwość stanowi rezerwa ministra. Udało nam się pozyskać kwotę 453 tysiące złotych i to jest kwota, która pozwala na zaktywizowanie osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe. W ramach tej formy pomocy realizujemy takie działania jak prace interwencyjne, jak roboty publiczne, jak staże zawodowe i udało się skierować 86 osób. Również projekt operacyjny Kapitał Ludzki, który już po raz kolejny jest realizowany przez nasz urząd, to w tym roku jest kwota prawie 2 miliony złotych i 316 osób jest przewidzianych do aktywizacji w ramach różnych form, takich jak prace interwencyjne, jak staże, jak szkolenia, jak środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.